Siema ludziska, z tej strony Tymeczko i witam was w moim komentarzu z gry Call of Duty Modern Warfare 3. Jak widzicie, przekonałem się do tej gry z powrotem, zacząłem w nią grać, mam dużo przyjemności, ponieważ tutaj przeciwnik nie wygrywa dzięki internetowi. Naprawdę czuć jest tą równość między tymi czterema, trzema kreskami, że mamy praktycznie takie same szanse, tylko czasami są tam jakieś dziwne sytuacje. Ale ogólnie gra mi się zaczyna znowu podobać. Wiecie co, ogólnie to używam jeszcze tych broni typu ACR i MP7, ale już będę się starał przechodzić tak jak kiedyś grałem, już kałachem i tymi innymi, bo te bronie już mi się po prostu powoli nudzą. Jak widzicie, ozłocone ACR-a to chyba od początku miałem już za 4 razy ozłoconego, licząc z tym na kompie i na Xboxie. Ale to już jest nieważne, takie pierdołowate rzeczy na początek mówiłem, ale teraz przechodzimy do konkretów. Czyli tak, biorę udział w konkursie Loczka, znaczy mam nadzieję, że się jeszcze zmieszczę, bo jak słyszycie, moje gardło nie jest do końca zdrowe i nie czuję się na siłach, żeby nagrywać ten komentarz, ale mam fajny pomysł, naprawdę może to wypalić. Nie liczę na wygraną, tylko po prostu chcę, żeby ktoś o mnie usłyszał i mam nadzieję, że nie będzie zwracał na jakość obrazu, tylko na to, jak ja mówię. Jeżeli jednak przyjdzie i zasubskrybuje mój kanał i ja po prostu więcej ludzi będzie się mogło dowiedzieć o tym, że ja w ogóle istnieję i nagrywam na YouTube. Chociaż wiecie, dla mnie te 60 widzów w takim krótkim czasie to jest chyba miesiąc. Tego naprawdę, jak już ruszyłem z pełną parą, to dla mnie to jest i tak dużo, bo to jakby nie patrzeć, jest 2 widzów na jeden dzień, co mi naprawdę odpowiada. I mam nadzieję, że ta liczba, ta średnia przychodzących na dzień będzie coraz większa. No i jak widzicie tutaj, mam nadzieję, że żeście w ogóle zauważyli, że jest nowa jakość. Przysiadłem, teraz jestem chory, nie byłem w szkole przez 2 dni i jeszcze jutro nie idę. I przysiadłem, zrobiłem tutaj ustawienia, naprawdę musiałem się z tym pogimnastykować, ale wyszło. Mam nadzieję, że wam się podoba ta nowa jakość. Jeżeli widzicie jakąś różnicę, to piszcie w komentarzach, bo ja na przykład widzę taką, że jak w lewym dolnym rogu, jak macie napis zwycięża, to tą kropkę nad rzet jest dokładnie widać, co znaczy, że jest większa rozdzielczość uzyskana. Tylko tutaj widać czasami takie kropki na tym obrazie, takie paski od broni. Znaczy jak się przesuwa w ogóle jakiś obiekt kwadratowy, to widać takie paski, ale to mam nadzieję, że wam niezbyt przeszkadza i piszcie o tej nowej jakości, ja bardzo chętnie się dowiem, jak to wszystko według was wygląda i czy po prostu robić klipy w tej jakości, czy powrócić do tamtej, bo ona była jakaś mniejsza dla oka, no nie wiem. No i powiem jeszcze tutaj troszeczkę o gameplayu. Jak widzicie, drużyna przeciwna ma 1800, znaczy nie, będzie miała 18 fragów, a my będziemy mieli 7500. Naprawdę żeśmy ich tutaj zrejpili, po prostu wpadliśmy całym teamem, sami Polacy. Zrejpiliśmy ich, wszyscy sobie pomagali, maksymalnie chyba mieli po 5 deadów. Naprawdę tutaj to był chyba mój najszybszy TDM. Szybko żeśmy rozgromili drużynę przeciwnika i ogólnie świetnie się grało i chyba odtąd będę tylko grał z Polakami w pełnym teamie, bo naprawdę wtedy fajnie się gra i jest większa szansa, że któryś z naszych rodaków będzie miał hosta, a my będziemy mieli lepsze połączenie. To by było na tyle, ja się dzisiaj z wami żegnam i do zobaczenia w komentarzu u Loczka, mam nadzieję, że się jeszcze zmieszczę. No to siemano, łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie, tak jak już mówiłem. Siema, siema, siema.